Czy dostajesz oferty pracy z zagranicy? Tak, dostaję oferty pracy. Szczerze, to miałam lecieć na kontrakt, ale przez kwarantannę teraz mi poleciało, więc poczekamy, aż to wszystko się skończy i zobaczymy, jak będzie. Ale tak, dostaję. A gdzie miałaś wylecieć? Do Nowego Jorku. Ojej. Ojej. O, nic nie dzieje się przez przypadek. Nie się bez przyczyny. Myślę, że tutaj wiele planów chwilowo spaliło na paniastce wielu osobom, ale fajnie, Nowy Jork, super. No na pewno jeszcze tam niejednokrotnie się pojawisz. Czy ty na przykład otrzymywałaś jakieś propozycje wzięcia udziału w innych produkcjach, niekoniecznie programu TVN? No i czy w ogóle na przykład w ogóle tak widzisz swoją drogę zawodową, żeby trochę bardziej jeszcze w mediach pozostać od nieco innej strony niż tej modelingowej? Wiesz co, dostałam takie oferty, ale nie w każdej, w sumie dostałam oferty, ale tak czy siak jakby nie poszłam do żadnego innego programu, więc za każdym razem coś po prostu szło nie tak. Jestem otwarta na taką propozycję, jeżeli uda się pójść do jakiegoś fajnego programu, to why not, ale też nie mam jakiegoś parcia na to. Ale co, na przykład widziałabyś się w Tańcu z Gwiazdami, czy bardziej właśnie w programie typu Agent bądź America Express? Wiesz, co ciężko jest mi powiedzieć, bo lubię oglądać Taniec z Gwiazdami. Mój brat wcześniej był, więc oglądając ten program, jakby mam świadomość tego, jak ciężko oni pracują. I to mnie troszeczkę przeraża, bo nie jestem pewna, czy byłabym w stanie ogarnąć te układy, mimo choreografię, bo mimo tego, że to fajnie wszystko wygląda, to wiem, ile wkładają w to pracy. I mimo tego, żebym wkładała tą pracę, nie jestem pewna, czy bym się po prostu odnalazła w tym programie. No, ale the sky is the limit. Gdybym dostała taką propozycję, może bym spróbowała się sprawdzić, więc nie mówię nie, ale też nie pchałabym się do tego. No, się taki program właśnie podróżniczy jak America Express, to mogło być ciekawe. Więc. Powiedziałeś, że pojawiały się propozycje i że coś tam szło nie tak, ale to było spowodowane tym, że na przykład z twojej strony coś się wydarzało i musiałaś zrezygnować, czy na przykład akurat powiedzmy, nie wiem, coś ze strony produkcji, że właściwie, no dlaczego, skoro te propozycje były, to dlaczego ciebie w tych programach nie widzieliśmy? No i oczywiście, jak chcesz, możesz powiedzieć, co to były za programy. Wiesz co, to nie wiem, zazwyczaj po prostu jakby padła na przykład jakaś propozycja, ale coś tam po prostu kontakt się urwał albo coś w tym stylu, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć, co się wydarzyło dokładnie, no, ale myślę, że jak dostanę taką może bardziej konkretną propozycję, to może uda się jednak coś zrealizować. Tak jak mówię, nie mam jakiegoś parcia, ale jestem otwarta.